Witajcie, tu Stach. Chciałem Wam pokazać program do edycji plików RAW, a także przeglądarkę do nich. I jest to program open source, kompletnie darmowy, więc śmiało można ściągać i testować. I jak widać, mamy tutaj trzy jakby takie główne elementy tego programu. I tutaj mamy na przykład te lokalizacje naszych plików. W każdym razie nie ma tutaj jakby takiego eksportu, znaczy importu jak w Lightroomie, że po prostu w dedykowanym elemencie programu można sobie wrzucać i katalogować zdjęcia, więc trzeba to robić jakby osobno. Kolejnym problemem, czego tutaj faktycznie nie ma, jest to, że jeżeli zrzucamy sobie pliki JPEG i RAW tego samego zdjęcia, to on niestety je tutaj pokazuje, więc widać na przykład plik NEV i plik, czyli plik RAW i plik JPEG dokładnie tego samego zdjęcia. Jest to denerwujące i czego nie ma absolutnie na przykład w Lightroomie. Jest to niewygodne, trzeba po prostu te JPEGi kasować, żeby dobrze się tutaj przeglądało zdjęcia. No, w każdym razie jest to bardzo użyteczny program, tak czy inaczej, mimo swoich tam wad i no przede wszystkim darmowy. Bardzo wartą rzeczą tutaj do zaglądnięcia jest to, że bardzo dobrze się kataloguje tutaj fotki. Jest tutaj parę narzędzi do tego i mamy tutaj gwiazdki i także kolory. I w każdym razie możemy sobie na przykład przyporządkować, zależnie od jakby tej fotografii, jaką się zajmujemy, nie? Czyli na przykład jeżeli robimy zdjęcia produktów, no to możemy sobie zaznaczyć, powiedzmy, rzeczy szklane jednym kolorem, rzeczy metalowe drugim kolorem i tak dalej, albo na przykład jeżeli robimy zdjęcia ślubne i sportowe, no to jeden kolor możemy przyporządkować sobie do sportowych, drugi do ślubnych. No zależy, co tam nam przyjdzie do głowy i powiedzmy jeszcze do tego można sobie dorzucić tutaj gwiazdki. Powiedzmy, że ta 5 gwiazdek to zdjęcia, które nadają się, no powiedzmy, na jakieś tam banery duże. Zdjęcia na przykład na trzeciej gwiazdce to takie, które nadają się do internetu, czy tam na przykład trzecie do publikacji jakichś tam innych. Albo na przykład można gwiazdkami wstawiać się tam jakby formę ich jakości i też potem przyciskając sobie właśnie w dany kolor i potem gwiazdkę może spokojnie sobie pokażą nam się tylko i wyłącznie te zdjęcia, które były tak oznaczone, co jest bardzo, bardzo wygodne, bo no może nie wydaje się to z początku ważną rzeczą, ale jeżeli po paru latach przychodzi nam taka ogromna ileś setek tysięcy po prostu zdjęć i chcemy naprawdę wyłowić te konkretne, to katalogowanie tych zdjęć nagle okazuje się po prostu niezbędne z czasem i im szybciej się zacznie to robić, tym lepiej. Niestety potem traci się czas przeglądając milion folderów, a tutaj po prostu możemy spokojnie sobie już pokatalogowane zdjęcia oglądać. Ja na przykład na początku zaczynałem w Lightroomie od przyciskania sobie flagi białej i czarnej. Zdjęcia do kitu po prostu zaznaczałem czarną, a zdjęcia, które mnie interesują, idą do konkretnej dalszej przeróbki w Photoshopie, wstawiałem białą. No i potem oglądałem tylko i wyłącznie te białe zdjęcia. Oczywiście nie kasowałem reszty, zawsze szkoda jakoś. Tak czy inaczej, ten program nie tylko daje nam tą możliwość za pomocą tych narzędzi, ale także możemy sobie tutaj pozwolić na sporą edycję. I kolejną fajną rzeczą jest to, że możemy sobie tutaj odpalić parę plików i pracować na nich, a na przykład w Lightroomie absolutnie, jeżeli odpalimy zakładkę Develop, to mamy tylko i wyłącznie jedno zdjęcie. Tutaj spokojnie możemy sobie odpalić w zakładkach wiele zdjęć i sobie swobodnie pomiędzy nimi przechodzić. Tak jak widać, kolejne się tutaj pojawiło. I tutaj na przykład jeszcze zaznaczając jakieś konkretne zdjęcie,
Możemy szybko wejść do ustawień ekspozycji i innych narzędzi, które potem dalej wyjaśnię, które są bardziej szczegółowo ustawiane tutaj już, jeżeli odpalimy faktycznie zdjęcie w zakładce. Przechodzimy tutaj, więc zaczynając. Mamy tutaj funkcję do wyrównywania obrazu, jeżeli nam się, powiedzmy, źle ustawił podczas tworzenia zdjęcia horyzont, więc po prostu przyciskamy tutaj, robimy kreskę, ten kąt horyzontu, jaki jest na zdjęciu, zaznaczamy kreską i on potem nam ustala z powrotem, właśnie, znaczy ustawia nam, prostuje nam zdjęcie tak, jak powinno być. Tutaj mamy kadrowanie, tutaj jeżeli przyciśniemy, to oczywiście tutaj się pojawią bardziej szczegółowe, detalistyczne elementy właśnie tego kadrowania dotyczących rozdzielczości, czy formy kadru, proporcji, więc jest tutaj bardzo dużo takich konkretnych, detalistycznych ustawień, żeby naprawdę wykadrować to zdjęcie tak, jak chcemy, więc jest tutaj oczywiście no, naprawdę tego dużo. Warto korzystać. Przechodząc tutaj jest na przykład ten kroplomierz. Jest to narzędzie do ustawiania tego balansu bieli. Jeżeli na przykład wiemy, że jakiś element na zdjęciu faktycznie był biały, no i on po prostu tutaj na przykład jest w szarości, to program powinien ustawić resztę zdjęcia dzięki temu w odpowiedniej barwie, żeby wszystkie barwy zgadzały się z rzeczywistością. I dalej. Tutaj mamy zakładki z różnymi funkcjami. I tutaj mamy na przykład no, główną w zasadzie i najważniejszą ekspozycję. Tutaj zmieniamy na całym obrazie ilość światła. Możemy dodać lub zmniejszyć, żeby wyciągnąć detale. Tutaj mamy takie dwie fajne funkcje, aby wyciągnąć na przykład informacje, gdzie, które elementy zdjęcia zostały faktycznie wypalone albo niedoświetlone, tak jak widać tu w tych elementach. Nagle okazuje się, że tutaj zabrakło informacji przy tym ustawieniu i możemy sobie wyciągać te detale przy pomocy ekspozycji. W każdym razie, co ciekawe, tutaj są takie ustawienia, odzyskiwanie na przykład prześwietleń i on powinien to no, w jakiś tam sposób zrobić, no ale jak widać na przykład tu niewiele to dało w tym wypadku, absolutnie szkoda, ta funkcja widocznie nie działa jak należy. Mamy tutaj coś takiego jak cienie i światła i tutaj możemy sobie głębiej zmieniać, oczywiście musimy to włączyć włączone, bo inaczej nie ma to żadnego wpływu na zdjęcie. Jak widać właśnie, jeżeli przechodzimy tutaj dalej, no to on wyciąga te informacje ze świateł, gdyż pliki RAW najczęściej mają więcej jakby bitów kolorów, które może pokazać na przykład ekran. No i tu możemy wyciągnąć na przykład dodatkowe kolory świateł. Także z cieni coraz więcej informacji. Oczywiście przy tym może się także pogorszyć obraz, na przykład wyciągnie się informacje, ale pojawią się wszelkie jakieś tam szumy, na przykład wady obrazu. No cóż, odzyskiwania tego zależą od zdjęcia. Mi na przykład tutaj nie przeszkadza taka ilość prześwietleń absolutnie. Nie widzę w tym problemu akurat. Bo te elementy tutaj faktycznie były czarne i brak detalu czymś takim raczej mi nie przeszkadza. Cienie i światła, no tutaj też regulujemy sobie faktycznie cienie. Możemy w cieniach na przykład tam sobie znowu wyciągnąć informacje w światłach także. Więc jest tutaj dużo takich elementów, aby móc jak najbardziej poprawić te fotki. No i jest to kwestia po prostu zapoznania się z tym odpaleniem zdjęć, faktycznie popróbowanie, żeby znaleźć
te opcje, które naprawdę nam pomagają i odpowiadają. Tutaj przechodząc dalej, mamy takie elementy jak wyostrzenie obrazu, na przykład wyostrzenie krawędzi, mikrokontrast, redukcja szumu. To jest bardzo ważna funkcja, szczególnie jeżeli niestety zrobiliśmy zdjęcia na jakimś tam wyższym ISO. Impulsowa redukcja szumu służy do tego, gdyż jeżeli zrobiliśmy zdjęcia w nocne i powstały na nich niestety jakieś tam białe kropki lub czerwone, tak zwane hotpiksele, to właśnie ta impulsowa redukcja szumu powinna skasować te kropki. I też musimy oczywiście robić to w jakiejś tam skali, żeby nie zepsuć obrazu. Tutaj nie ma czegoś takiego, no bo oczywiście to nie jest zdjęcie nocne. Usuwania widma, no to raczej nie za bardzo powstanie, gdyż większość jednak lustrzanek ma filtr dolnoprzepustowy, który likwiduje te widma. I dalej, przechodząc, mamy tutaj funkcje bardziej szczegółowe ustawienia balansu bieli. I tutaj mamy temperaturę barwową. I tu możemy sobie swobodnie ją zmieniać, więc to bardzo intensywnie wpływa na zdjęcie. No i oczywiście tutaj też mamy przejście, żeby ustawił to program. Ustawiamy w jakiś tam szary element, najlepiej, który wiemy, że był biały. I wtedy ta część programu wtedy najlepiej działa. Najlepiej ustawia balans bieli. Ustawienia jaskrawości i tutaj jest mikser kanałów, który bardzo fajnie działa, jeżeli i bardzo widać efekt, wpływ po prostu tego miksowania kanałów na szarościach. Jeżeli zmienimy tutaj nasycenie do zera, to on wysyci nam kolory, wyłączy je i będziemy mieć zdjęcie czarno-białe. I tutaj możemy sobie na przykład dodać albo zmniejszyć jakby tą intensywność któregoś z koloru bazowego zdjęcia. I są to kolor czerwony, zielony, niebieski. I tak możemy właśnie wpływać na zdjęcie i szczerniać różne elementy, które były konkretnie któregoś koloru. Jest to bardzo ciekawa opcja do edycji czarno-białych zdjęć. Tak więc tutaj, jak widać, coraz więcej się dołożyło różnych elementów. I to jest właśnie historia. Wszystkie nasze zmiany, które wprowadziliśmy, nie są tak jakby wprowadzone na żywo na plik. Plik jest tutaj kompletnie niezniszczalny. My tylko wprowadzamy zmiany w programie tego, jak on odtwarza ten plik. I oczywiście możemy sobie cofnąć te wszystkie zmiany, które wrzuciliśmy. A nawet jeżeli ustawimy je i wyeksportujemy ten plik do na przykład JPEG-a albo TIFF-a, to w tym programie nadal plik RAW zostanie niezniszczony i nadal będzie można absolutnie zrobić z nim wszystko inne niż wykonaliśmy. Tutaj mamy dalsze funkcje, na przykład do kadrowania, skalowania. Tutaj mamy geometrię i to jest bardzo ważny element, gdyż możemy tutaj poprawić dystorsje, które tworzą się przez obiektywy, albo na przykład korekcja aberracji, czy na przykład stworzyć winietę. Jak widać, działa to całkiem nieźle. Można sobie zwiększyć promień. Też oczywiście wszystkie te funkcje da się odwrócić. W Lightroomie na przykład te funkcje są dużo ciekawsze i lepsze, bo na przykład co do dystorsji możemy wybrać faktycznie ten najczęściej, jeżeli tam jest w tej bazie ich obiektyw i on program sam dobierze najlepsze ustawienia. Tutaj jest to no niekoniecznie działa. Najczęściej tutaj właśnie używałem obiektywu szerokokątnego i on powinien poprawić jakoś tam geometrię, ale on absolutnie tego nie robi. Można to zrobić na własną rękę. Jak widać, robi to, no, ma to ogromny wpływ na zdjęcie i potem jego